Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie monarchia absolutna we Francji, to jest szczególnie skupimy się na rządach Ludwika XIV. Więc we Francji po Henryku Walezym na tronie zasiadł Henryk IV, Henryk IV Bourbon. Henryk IV Bourbon. I on trochę uspokoił sytuację wewnętrzną, jaka panowała w Francji po licznych wojnach religijnych. Nie udało mu się oczywiście zorganizować obietnicy, którą dał swoim poddanym, że każda rodzina w niedzielę będzie mogła zjeść sobie kurczaka, ale ogólne warunki życia i bytu ludności poprawiły się. I dało to pretekst królowi do dążenia do zmiany trochę w systemie państwa, polityka zaczęła dążyć w kierunku monarchii absolutnej, czyli nieograniczonej władzy króla. Trochę zmieniono administrację, zwiększono liczbę urzędników podlegających królowi, uporządkowano finanse, odzyskano także dobra królewskie, które zostały stracone, no i przystąpiono także do rozbudowy armii. Niestety, ale ten cały, że tak powiem, pochód ku monarchii absolutnej został zagrożony w 1610 roku, kiedy to Henryk IV Bourbon został zabity przez religijnego fanatyka, a wtedy jego syn, a zarazem następca, Ludwik, późniejszy Ludwik XIII, był bardzo młody, bo miał zaledwie 9 lat, dlatego władzę przejęła wtedy wdowa po Henryku, Maria Medycejska. Możemy sobie zapisać ładnie. Maria Medycejska. Ona sprawowała władzę zamiast Henryka IV, który oczywiście już wtedy nie żył. Ona utrzymała na szczęście tą silną władzę w swoim ręku, utrzymała się jedność państwa, chociaż wzrosła pozycja w tym okresie arystokracji katolickiej. I już w 1617 roku władzę przejął Ludwik XIII, którego widzimy tutaj na obrazie. No ale u boku króla w 1624 roku pojawił się kardynał Armand Jean de Plessis de Richelieu, czyli w skrócie mówimy Richelieu, tutaj mamy jego portret, i sprawował on funkcję pierwszego ministra. I w zasadzie mu przypadła główna rola budowy z Francji mocarstwa światowego. On w swojej polityce kierował się dewizą, że wszystko powinno być porządkowane racji stanu, czyli po prostu interesowi państwa. Dlatego dążył do scentralizowania całej władzy. No i oczywiście w tym kierunku bez żadnych skrupułów rozprawiał się z jakąkolwiek opozycją. W miejsce Rady Królewskiej powołał rząd złożony z ministrów i zostały te funkcje powierzone rzeczywiście fachowcom w danej dziedzinie, a nie tylko znajomym i przyjaciołom, tylko właśnie fachowcy zaczęli sprawować te funkcje. Także gubernatorów prowincji, wcześniejszych arystokratów, zastąpili przedstawiciele króla, tak zwani intendenci, to możemy sobie zapisać to pojęcie, intendenci. Czyli osoby, które zastąpiły gubernatorów prowincji. Gubernatorzy prowincji. Zostali zamienieni z arystokratów na przedstawicieli króla, czyli intendentów. Także już żadnej roli nie odgrywały stany generalne, które po raz ostatni zwołano w 1614 roku, i także lokalne zgromadzenia poszczególnych prowincji, czyli tak zwane stany prowincjonalne. Ograniczono także uprawnienia samorządów miast. Szlachcie z kolei odebrano prawo do posiadania zamków, co jest dość ważne. Tutaj możemy się, że jednak chroniono się przed ewentualnymi walkami wewnętrznymi. Jedynie zamki mogła posiadać szlachta, która mieszkała na terenach przy granicy.
Także za kardynała Richelieu wprowadzono takie dość ciekawe prawo, mianowicie zakaz toczenia pojedynków między mieszkańcami Francji. Było bardzo ciekawe, gdyż wskutek pojedynków najprawdopodobniej zginęło w Francji więcej ludzi niż w trakcie XVII-wiecznych wojen Rzeczypospolitej, o których co prawda jeszcze sobie powiemy, ale myślę, że wszyscy sobie zdajecie sprawę, że pochłonęły one mnóstwo ofiar, to wskutek pojedynków zginęła we Francji bardzo podobna ilość osób, co jest bardzo ciekawym faktem, myślę. Po prostu za prowadzenie pojedynków wprowadzono karę śmierci, dlatego już mało kto miał ochotę się pojedynkować. Jednak wspominaliśmy sobie o jakichś przeciwnikach centralizacji państwa. No, głównymi przeciwnikami byli tutaj hugenoci. Możemy sobie zapisać. Przeciwnicy centralizacji. Hugenoci, którzy mieli. Hugenoci. Którzy mieli dość duże przywileje w państwie, gwarantowane przez edykt nantejski, pamiętamy, 1598, nadany przez Henryka IV. No i nie chcieli oni się podporządkować tym nowo zapadającym decyzjom, bo rozrost państwa wiązał się z bardzo wysokimi podatkami. Jednak w 1628 roku Richelieu złamał opór hugenotów, zdobywając ich główną twierdzę La Rochelle. I to sobie, jeśli to dobrze oczywiście wymawiam, bo to jest ten dziwny francuski język. 1628 zajęcie twierdzy hugenotów. La Rochelle. Tak, przynajmniej tak się pisze, jak to się czyta, no to pozostawmy tę kwestię, przemilczmy tę kwestię. No i hugenoci wskutek tej wygranej zostali pozbawieni tych przywilejów politycznych, ale w specjalnym tak zwanym edykcie łaski z 1629 roku, 1629 edykt łaski, zachowali oni wolność swojego wyznania. No i było to oczywiście mądre posunięcie, gdyż stracili oni jakby ten duży wpływ polityki wewnętrznej, ale jednocześnie utrzymali dobre stosunki z władcą, gdyż najważniejsza dla nich była religia. No i także kardynał Richelieu prowadził skuteczną politykę zagraniczną, nie tylko wewnętrzną. Dzięki sprawnej służbie dyplomatycznej Francja powoli zyskiwała wpływy w różnych rejonach świata. Rozbudowano całą armię i flotę, dzięki czemu Francja mogła wygrywać po prostu wojny. Także kardynał Richelieu był zwolennikiem merkantylizmu, jeśli chodzi o gospodarkę, ekonomię państwa, czyli ograniczano import i wspierano produkcję własną. O merkantylizmie zresztą sobie mówiliśmy, odsyłam do poprzednich filmików. Także za kardynała Richelieu powstawały tak zwane kompanie do handlu z Ameryką, Rosją, Indiami, czyli tutaj jakby stały się one podstawą też do późniejszej francuskiej potęgi kolonialnej. Jednak, tak jak mówiliśmy sobie, wiązało się to wszystko z prowadzeniem dużych podatków, które ściągano oczywiście bezwzględnie, co często oczywiście wiązało się z pewnymi nadużyciami władzy, co oczywiście budziło trochę niechęć społeczeństwa. No i kardynał Richelieu umiera w 1642 roku, a Ludwik XIII rok później, tak jak widzimy zresztą sobie po zapisanych datach, 1642-1643, no i następca króla, Ludwik XIV, miał wówczas 4 lata i 8 miesięcy. Dlatego w imieniu władcy, który był za mały, żeby sprawować samodzielnie władzę, sprawowała rządy jego matka Anna Austriaczka. Jednak w rzeczywistości rządził kolejny pierwszy minister po kardynale Richelieu, czyli kardynał Gilles Mazarin, czyli pisze się Jules Mazarin. Gilles Mazarin, tutaj widzimy jego
go na obrazie i on sprawował władzę przez prawie blisko 20 lat. No i kontynuował tutaj politykę swojego poprzednika Richelieu, czyli wprowadzanie dalej monarchii absolutnej, co wiązało się z dalszym niezadowoleniem społeczeństwa, co w końcu doprowadzało do buntów. Jeden z największych z nich, zwany Frondą, miał miejsce, o tutaj sobie zapiszemy, Fronda, miał miejsce w latach 1648-1653. Nazwa się wzięła od procy, za którą uważano za broń po prostu takich zwykłych dzieciaków, które nie wiedzą dokładnie, co robią, a tak właśnie traktowano wtedy buntowników, że to są przecież takie nierozważne, głupie dzieci, stąd nazwa Fronda. No i początkowo było to głównie mieszczaństwo Paryża, ale parlament paryski, czyli w zasadzie sąd, który rejestrował wszystkie edykty wydawane przez króla, odrzucił ponownie nowe rozporządzenia podatkowe, które wprowadzały zazwyczaj coraz wyższe podatki. No i domagał się także zmian ustrojowych. Uważał, że same podatki powinny być akceptowane przez parlament, a nie narzucane przez króla na społeczeństwo. A nieuczciwi urzędnicy powinni zostać skazani za swoje nadużycia. A aresztowania bez wyroku, które miały miejsce, należy oczywiście znieść. No i w ten sposób tutaj Mazarin chciał oczywiście temu zapomóc i aresztować przywódców buntu, no ale wówczas po stronie tych przywódców stanęła ludność Paryża. No i kardynał został zmuszony w 1649 roku do porozumienia z parlamentem paryskim. Jednak niestety, ale nie zakończyło to starć między nimi, dlatego gdyż do walki z tą władzą absolutną monarchii przystąpiła arystokracja z księciem Kondeuszem, czy też księciem Kondę, jeśli dobrze czytam, możemy sobie zapisać. Książę Kondę. O, on jakby stworzył kolejny obóz do walki z władcą. Ale król pokonał w końcu rebeliantów, sam książę został uwięziony. No i wówczas arystokracja zawarła sojusz z kolei z parlamentem paryskim. No i książę odzyskał wolność, a Mazarin został wygnany z kraju. Jednak wewnętrzne spory później w tym obozie arystokracji doprowadziły do rozpadu już powstałej wtedy Frondy książąt, co po prostu pozwoliło Mazarin wrócić do kraju, no i później pokonał on buntowników, no i władza ta centralna, absolutna została zachowana, aczkolwiek kraj wyniszczył się wewnętrznie, spowodowało to oczywiście głód, no i także wybuchła epidemia tyfusu. No i w takiej atmosferze w wieku 22 lat dopiero, można powiedzieć, zaczął rządzić Ludwik XIV, gdyż przed śmiercią Mazarin, po prostu Mazarin miał tak silną pozycję na dworze, że Ludwik XIV w zasadzie tej władzy nie sprawował osobiście i teraz już mógł w wieku 22 lat. I na wszelki wypadek już nie powoływał nigdy pierwszego ministra, czyli po Mazarin nikogo tam za rządów Ludwika XIV nie było. No i pracami rządu postanowił kierować po prostu na własną rękę. Nie zapomniał też o buncie w Paryżu, dlatego przeniósł swoją siedzibę z Paryża do Wersalu, gdzie oczywiście wybudował imponującą bardzo rezydencję. Tutaj ją widzimy, jak mniej więcej wyglądała za czasów Ludwika XIV. Była oczywiście ona bardzo piękna, przecudowna, olbrzymia przede wszystkim. Pochłonęła niesamowite koszty, około 36 tysięcy ludzi pracowała nad nią i 6 tysięcy koni. Ma 2143 okna, 1252 kominki, około 67 zejść schodowych. No więc jest naprawdę olbrzymia. Największa sala ma 72 metry, sala lustrzana. Wiąże się z nią później, będziemy jeszcze o niej mówić, mówiąc o na przykład traktacie wersalskim czy powstaniu Niemiec. W samych ogrodach, które liczą około 100 hektarów, jest 1400 fontan. Nawet specjalnie trochę zmieniono bieg sekwany, żeby je zasilać wodą. Więc naprawdę imponująca budowla. Zresztą można ją teraz zobaczyć. Jest wspaniale odnowiona, odrestaurowana.
No ale król także wykorzystał ją w inny sposób. Przeniósł tam mianowicie cały dwór, no i tak poobsadzał stanowiska na wersalskim dworze, żeby nawzajem arystokraci na siebie donosili, żeby skupić się w łaski króla i oczywiście żyć na wysokim poziomie w tym pałacu. Dlatego dzięki temu władca zyskał pełną kontrolę nad swoimi poddanymi. Ci, którzy jakoś by się sprzeciwiali władzy króla, byli w zasadzie wtedy usuwani z Wersalu, co oznaczało życie jakby w takiej niełasce króla, w zapomnieniu, często też i w biedzie. Mówi się, że król zamknął arystokrację w złotej klatce, czyli Wersalu, no i po prostu zrobił z nich posłuszne marionetki, co było oczywiście bardzo mądrym ruchem. Administrację także w państwie król oparł tym razem na bogatym mieszczaństwie, nie tylko na szlachcie, które oczywiście dzięki uzyskaniu takich stanowisk i pieniędzy zrezygnowało z jakichś rokowań politycznych czy też próbie obalenia władcy. No i część także z tych mieszczan kupowało sobie z czasem tytuły szlacheckie i zaczęto ich nazywać szlachtą z ubrania czy też szlachtą z sukni. Możemy sobie to zapisać. Szlachta sukni. Jako po prostu hasło. No i zgodnie z dewizą państwo to ja, myślę, że sobie o niej też trochę mówiliśmy, a zapiszemy sobie ją jeszcze raz. Państwo to ja. Ludwik XIV tworzył sobie nowe prawa, ale samemu stał ponad jakimkolwiek prawem, mógł rządzić jak chciał. Tutaj rozbudowany aparat represji policyjny skutecznie likwidował wszelkie przejawy oporu, a wszystkich przeciwników króla obsadzano w więzieniu Bastylii, o którym sobie jeszcze powiemy w przypadku rewolucji francuskiej, ale na to trzeba jeszcze trochę poczekać. Władca oczywiście stał na czele rządów, ale także dużą rolę odgrywali jego doradcy, którymi się często oczywiście kierował, tylko on ostatecznie zatwierdzał dane decyzje. Jeśli chodzi o finanse, był to wychowanek Mazarin Jean-Baptiste Colbert. Możemy sobie to zapisać, jego nazwisko, czyli finanse. O, tutaj Ludwik XIV, i tutaj finanse, jeśli chodzi o doradców, Jean-Baptiste Colbert. To jeśli chodzi o finanse, on też wspierał z kolei merkantylizm, był także wybitnym mecenasem sztuki i nauki. Jeśli chodzi o wojsko, zajmował się nim sekretarz do spraw wojny, czyli François Louvois. Wojsko. François Louvois. Gdzieś po drodze to zgubiłem to francuski S. I tutaj armia, jeśli chodzi o armię, to naprawdę zaliczyła na gwałtowny rozwój, gdyż kolejno w latach Ludwika XIV najpierw liczyła 72 tysiące, później do 1672 roku liczebność wzrosła aż do 120 tysięcy, a w 1678 roku wynosiła już prawie 280 tysięcy żołnierzy, czyli naprawdę imponująca liczba. Poprawiła się sama dyscyplina, także wojsko było dobrze wyposażone, jednolicie umundurowane. Oczywiście była możliwość kupowania, niestety, kupowania samych stopni oficerskich, ale w większości kadrę oficerską stanowili wykształceni ludzie, często z nowo utworzonych szkół kadetów, które właśnie kształciły specjalnie oficerów. Dzięki temu Ludwik XIV po prostu miał bardzo porządną, przyzwoitą armię do prowadzenia swoich wojen. Zadbał on także o umocnienie samych granic Francji, czyli wzmocnienie jej obronności. Między innymi zaprojektowane przez inżyniera Sebastiana Woba rozbudowano fortyfikacje przy granicach. Także rozbudowano flotę do liczby około 200 okrętów. Jeśli chodzi o tego inżyniera, też możemy go sobie zapisać. Sebastian
Sebastien w tym przypadku. Tutaj to francuski E, Sebastien Vauban, a pisze się Vauban. Nazwisko Vauban. Ludwik XIV, tutaj jak widzimy, miał liczne zasługi. Zyskał sobie tytuł Króla Słońca pod koniec życia. Wzięło się to od tego, gdyż był monarchą absolutnym. Niektórzy mówią, że to się wzięło od tego, że był jak słońce, czyli wschodził kiedy chciał, zachodził kiedy chciał, był po prostu niekontrolowany, był władcą absolutnym, ale także też dlatego, gdyż lubił na przykład portretować się, czy wybijać monety swojej twarzy na tle słońca. No ale niestety z czasem usunął on ze swojego otoczenia bardziej ambitnych, wybitniejszych doradców. Na ich miejsce powołał co prawda posłusznych, ale słabszych osobników. No i ciągle te zmiany sprawiały, że administracja nie była prowadzona płynnie, bo to wiadomo, każdy człowiek nowe idee, nowe pomysły, inny system. Także król z czasem stał się ortodoksyjnym katolikiem i uważał, że powinno się całkowicie pozbyć kalwinów ze swojego państwa. No i w 1685 nastąpiło zniesienie edyktu nantejskiego. Czyli jakby dorobek poprzednich lat został zniesiony. Hugenoci musieli albo zmienić wyznanie oczywiście na katolickie, albo emigrować z kraju, co oporniejsi trafiali nawet do więzień, czy zostali wysyłani na galery. No i w ten sposób oczywiście rozprawiono się z jedyną zorganizowaną opozycją we Francji. Francja stała się państwem jednolitym, religijnie katolickim. Jednak jednocześnie utracił on parę set tysięcy osób, często bardzo zamożnych, obracających dużymi kwotami, co odbiło się oczywiście na gospodarce. Także ciągłe obciążenia podatkowe bardzo wysokie, czy też sztucznie utrzymywane niskie ceny żywności powodowały pogorszenie się sytuacji w rolnictwie. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, Ludwik XIV prowadził liczne wojny, no bo w sumie po co by mu była inaczej tak rozbudowana armia. A trwałe walki z Habsburgami, czy też Holandią, przyniosły mu oczywiście zdobycze terytorialne, między innymi Alzację ze Strasburgiem. Ludwik XIV zdobył Palatynat Reński czy elektorat trewirski. Jednak ta polityka króla trochę budziła obawy innych monarchów, którzy się bali jego ekspansji, a także niechęć krajów protestanckich. W rezultacie powstała koalicja antyfrancuska, zwana także Ligą Augsburską. To możemy sobie zapisać. Liga Augsburska. Liga Augsburska. No i wojna z nią zakończyła się dopiero po 11 latach. Przyniosła oczywiście tragiczne skutki, jak to każda wojna. Ludwik XIV musiał oddać większość zagarniętych ziem. Także Francja przegrała niestety wojnę o sukcesję hiszpańską, która miała miejsce w latach 1701-1714. To sobie też zapiszemy. Wojna o sukcesję hiszpańską w latach 1701-1714. No i tam oczywiście stracono dużą szansę obsadzenia tronu Hiszpanii kimś podległym Francuzom, gdyż król Francji Ludwik XIV po śmierci Karola II, czyli ostatniego wtedy hiszpańskiego władcy z dynastii Habsburgów, chciał osadzić tam na tronie swojego wnuka Filipa d'Anjou. Możemy sobie zapisać sobie, o co tu chodziło, czyli Filip d'Anjou
dziwny francuski język. No i to oczywiście by doprowadziło do powstania takiego silnego bloku mocarstw w zachodniej Europie. Francja, Hiszpania, no dość blisko siebie, co stanowiłoby olbrzymią przeciwwagę dla pozostałych. No i inne mocarstwa nie chciały oczywiście do tego dopuścić. No i wojnę zakończyło podpisanie trzech umów w Utrechcie, znaczy podpisanie dwóch umów w Utrechcie i Rastatt. Utrecht w 1713 roku i Rastatt w 1714, czyli Utrecht 1713 i Rastatt 1714. Co prawda ostatecznie na tron Hiszpanii zasiadł Filip jako Filip V Bourbon, ale nie miał prawa połączenia korony Hiszpanii z Francją. Dodatkowo Habsburgowie z Austrii zyskali Niderlandy Południowe, czyli po prostu Belgię, a także Mediolan i Neapol. Jednak największe korzyści z tego wszystkiego osiągnęła Francja, która zyskała zdobytą w trakcie wojny twierdzę Gibraltar, którą zresztą ma po dziś dzień, co jej pozwalało kontrolowanie tamtejszej cieśniny, która była ważnym szlakiem handlowym między Atlantykiem a Morzem Śródziemnym. Także zdobycie Minorki i części kolonii francuskich przez Anglię wskutek tej wojny było dla niej oczywiście kolejnym etapem do budowy swojego późniejszego imperium kolonialnego. Ostatecznie wojna ta wyczerpała znacząco państwo Ludwika XIV, położyła kres tej potężnej ekspansji Francji w Europie. No i Francja, wydawało się potężna, Ludwik XIV pozostawił jako bardzo zadłużoną i wyniszczoną, a panował on imponującą ilość lat, bo aż 72 lata, no ale takie właśnie wyniszczone i zadłużone państwo zostawił swojemu prawnukowi, czyli Ludwikowi XV. I to tyle, jeśli chodzi o temat monarchii absolutnej we Francji. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/aplusnauka. W razie pytań prosimy o kontakt na app.plus.kontakt@gmail.com lub też przez wiadomość do naszego fanpage'a na Facebooku. Dziękuję.